że krajopady będą intensywne, na wschodzie przelotne i cały czas jeszcze będzie grzmiało. Marzena Kawa, dzień dobry. Deszczu w minionej dobie najwięcej spadło na Śląsku i w Małopolsce. Lokalnie nawet powyżej 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Bardzo mocno będzie padać także w nocy. Jutro opady stopniowo będą słabły, ale i tak na Śląsku, w Wielkopolsce może spaść lokalnie do 30-40 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Za tę sytuację bardzo trudną pogodową odpowiada ten NISZ. NISZ, którego centrum z nad Mazowsze przesunie się do jutra nad Bałtyk. I cały czas właśnie ten ośrodek niżowy będzie psuć pogodę w naszym kraju, a front na linii tego NISZ-u oddzieli gorące zwrotnikowe powietrze ze wschodu kontynentu od chłodnego, które będzie do nas płynąć z północnego zachodu. Na linii tych dwóch różnych mas powietrza cały czas jeszcze będą pojawiały się burze. Jutro przede wszystkim na krańcach północno-wschodnich. Podobnie będzie w nocy. W nocy właśnie w tej części kraju, aż po Żuławy, jeszcze będzie grzmiało. Na zachodzie deszcz. Deszcz będzie padać intensywnie. Cały czas. Na dodatek od Pomorza po Śląsk będzie też mocniej wiało. W centrum kraju, na Podkarpaciu, opady będą przelotne, a nawet tu, na krańcach południowo-wschodnich, możliwe są przejaśnienia. Temperatura w nocy sięgnie maksymalnie 11 stopni na Śląsku, w Małopolsce i 17 na Suwalszczyźnie. Przed południem najwięcej szans na przejaśnienia, a tym samym na chwilę ze słońcem mają mieszkańcy Podkarpacia i Polesia Lubelskiego. W centrum również będą pojawiały się przejaśnienia, a poza tym niebo będzie zachmurzone niemal całkowicie i wszędzie popada deszcz. W drugiej części dnia opady na Śląsku będą już mniej intensywne, opady będą słabły, cały czas będzie bardzo mocno wiało, a na termometrach tylko 13 stopni na Śląsku, 22 stopnie na Suwalszczyźnie. Poprawa pogody od czwartku. O tym w kolejnych prognozach pogody już na nie zapraszam. Do zobaczenia.